jak co roku 6 grudnia wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi święty Mikołaj. Kim jest? Komu przynosi prezenty? Gdzie mieszka? Kto jest jego pomocnikiem? O tym wszystkim opowiadały dzieci z zabrzeńskiego przedszkola. Święty Mikołaj przynosi prezenty. Mikołaj przychodzi 6 grudnia. Mikołaj przynosi prezenty dla dzieci. Mikołaj niegrzecznym dzieciom przynosi rózgę, węgiel i obierki ziemniaków. Mikołaj mieszka na biegunie północnym. Mikołaj jest ze saniami. Sanie Mikołaja ciągną renifery. Zaprzęg Mikołaja prowadzi Rudolf Czerwononosy. Mikołaj w przygotowaniu prezentów pomagają elfy. Mikołaj ma tuką białą brodę. Mikołaj nosi na głowie czerwoną czapkę z białym pomponem. Święty Mikołaj jest ubrany w czerwony płaszcz. Mikołaj ma czarny pas. Mikołaj ma czerwone spodnie i czarne buty. Do świętego Mikołaja piszemy listy. Pisemy listy do świętego Mikołaja, żeby nam przyniósł prezenty. Dla świętego Mikołaja musimy przygotować poczęstunek. Na Mikołaja przygotujemy pierniki i mleczko. Na świętego Mikołaja możemy uszyć falik. Przedszkolaki z dumą prezentowały własnoręcznie wykonane listy do świętego Mikołaja. O jakich prezentach marzą dzieci w tym roku? Wieże kroczków. To jest tajemnica. Lalka. Nowy zegarek i domek dla lalek i lalkę Barbie. Bazę Zingsów. Autko, co świeci w ciemności. Gara z miliona autkami, co zmieniają kolor zboje. Koszulkę czarną. I domek Barbie. Mikrofon, nową grę kukaracza, no i pokój małego naukowca. Pod fotnika jest Hot Wheels, tu się zmieniają autka na kolor inny. Pieska i jeżyka. Chinkę Pepe i domek dla Barbie. Kabel dla Barbie i kokotyla. Lego auto i auto. To i Monster Krucka i helikopter. Chciałbym dostać auta, które się mogą zmieniać w roboty. Monster Trucka i Formułę 1. Lego Ninjago. Dzieci przygotowały dla Mikołaja poczęstunek. Byliśmy pierniczki i mleko. Trzymamy kciuki, żeby w tym roku Mikołaj dotarł do wszystkich na czas i żeby spełniły się wszystkie dziecięce marzenia. Kochany Mikołaj!